Cześć wszystkim, dzisiejszy filmik jest to zbiorcza recenzja. Z góry przepraszam za oświetlenie, ale niestety nie jestem w stanie ustawić tego jakbym chciała. Wieją mi włosy, ponieważ jest wiatrak włączony i jest dość ciepło, mimo tego, że zaczęła się już jesień. Słuchajcie, dzisiejszy filmik będzie to zbiorcza recenzja. Dlaczego? Dlatego, że wolałam wszystko, ja wiem, że możecie narzekać na długość filmiku, natomiast mi w tym momencie lepiej jest nagrać, usiąść i nagrać dłuższy filmik, aniżeli codziennie nagrywać 5-7-minutowe filmiki, ponieważ nie mam na to czasu. Dlatego postanowiłam pogadać do Was troszeczkę dłużej, mam nadzieję, że nie będziecie miały mi tego za złe. Filmik nagrywam po raz drugi, bo nie chciałam, żeby był pocięty. Pierwszy był pocięty i stwierdziłam, że nie ma sensu zadręczać Was tymi ciętymi sytuacjami, że tak powiem. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam kilka produktów. Większość z nich to będą produkty podkłady do twarzy, czyli kolorówka. Natomiast pierwsza rzecz, o której chciałam wspomnieć, to jest... muszę sobie to znaleźć. To jest Effaclar Duo z firmy La Roche-Posay. I teraz tak, będę psioczyć na ten produkt, ponieważ ten produkt jest tragiczny. Z tym, że dziewczyny, to jest wersja amerykańska. Amerykańska wersja ma zupełnie inny skład, może nie zupełnie, ale ma inny skład niż wersja polska, która słyszałam, że jest bardzo, bardzo dobra. Natomiast to jest paraliż na twarzy. Ja dostałam ten produkt od Urbana, czyli od Marty z bloga Urban State of Mind. U nas on kosztuje 30, prawie 6 dolarów, czego nigdy wcześniej nie spojrzałam na niego właśnie w sklepach amerykańskich, ponieważ był po prostu za drogi, jeżeli chodzi o produkt drogeryjny. Bo on u nas jest w drogeriach, natomiast teraz weszły te produkty do Ulty. Czy w Sephorze? Chyba jeszcze w Sephorze ich nie ma, w mojej Sephorze. Nieważne. Więc tak, jeżeli chodzi o ten krem, 40 ml pojemności, tak wygląda. Tubka jest, podejrzewam, że taka sama jak w Polsce. Natomiast ten krem jest zupełnie innej konsystencji, ponieważ ja mam kilka próbek małych z Polski, więc wiem, jak one wyglądają. Są rzadsze i są takie bardziej chyba przezroczyste. Natomiast ten jest biały i... Zapach, nie pamiętam tamtych produktów, jak pachną, natomiast ogólnie o co chodzi? Ja wiem, że to jest produkt antytrądzikowy, że ma nas wyleczyć i tym podobne, natomiast ten produkt tak wysuszył moją twarz, że przez kolejne niecałe, może 2 tygodnie, może 1,5 tygodnia musiałam niesamowicie nawilżyć moją cerę. Wszędzie, oczywiście wysadziło mnie wszędzie, do tej pory mam prychole wszędzie. Natomiast wysadziło mnie wszędzie, ale te wysuszenie skóry, szczególnie przy brwiach, słuchajcie, przy ustach, nos, to po prostu skawalona skóra. Strasznie mi się to nie spodobało, było bardzo mi trudno nawilżyć moją skórę potem i co zauważyłam potem, niestety, ale moje tutaj okolice, gdzie mam pory, zrobiły się czarniejsze, czyli po prostu zapchał mnie niesamowicie ten produkt i powiem Wam szczerze, jestem bardzo zawiedziona. Używałam go przez okres dwóch tygodni i niestety, ale musiałam go odstawić, ponieważ to, co mi zrobił na twarzy, to była jakaś masakra. Bardzo mi się nie podobało. I druga rzecz też będzie negatywnie. Nie wiem, przychodzę do Was po 3 miesiącach i negatywnie zaczynam filmiki. Słuchajcie, to jest produkt, który nie wiem, czy jeszcze jest w Polsce, ale wydaje mi się, że wejdzie do Polski. To jest St. Ives i to są takie płatki do twarzy, które są peelingujące. Bardzo spodobała mi się w ogóle cała idea takich płatków peelingujących, ponieważ to jest, możemy zachować dużo czasu, możemy po prostu, zgubiłam słowo, zaoszczędzić dużo czasu. Natomiast te płatki, to jest moje drugie opakowanie. Pierwsze, one mi się spodobały, natomiast one nie są tak dobre jak na przykład płatki z firmy Dennis Gross, tak mi się wydaje. Te płatki są fenomenalne, natomiast one kosztują 8 dych. Te kosztują 4 dolary, więc postanowiłam zakupić je jeszcze raz i zobaczcie, co się stało. Teraz, żeby nie było tutaj żadne och, ach, spleśniały. Trzymałam je oczywiście w miejscu, gdzie jest zimno. U mnie w domu cały czas jest klimatyzacja włączona. Teraz nie jest aż tak ciepło, jak było w lecie oczywiście.
temperatura spadła, mimo tego, że troszeczkę jest ciepło, natomiast spleśniały mi one, tak więc nie polecam nim, nie polecam ich. Ja tutaj jest 60 i ja zdążyłam użyć dwie, tak więc 58 musi iść do wyrzucenia, ponieważ wszystkie mi spleśniały, te na górze mi spleśniały, na dole mi spleśniały, a w środku są dobre, nawet tego nie będę używała, ale jeżeli to wejdzie do Was, to nie kupujcie tego, po prostu spleśniało mi to. Okej, koniec, jeżeli chodzi o te negatywne moje recenzje, chociaż jeszcze kilka będzie. Zacznę może od polskiej rzeczy, którą dostałam w Blockboxie, czyli paletka z firmy Flormar. To jest paletka w kolorze 0,45 Pretty Compact, tak mi się wydaje. I to jest paletka takich cieni nudziakowych, z których dwa niesamowicie mi się podobają i to są te dwa, natomiast te są dwa do dupy. Dlaczego? Ponieważ ten jest matowy, cielisty, myślałam, że będzie super, natomiast nie jest, ponieważ on rozwarstwia się na powiece. Jeżeli nałożymy go, załóżmy, na jakiś, na bazę, on po prostu zanika. Ta baza jakby wsiąkała jego i to, każda baza, natomiast jak go nakładam bez bazy, to jest tak suchy i tak tępy, że się zaczyna rolować. Może nie rolować, tylko tak skawalać troszeczkę na naszej twarzy, co bardzo mi się nie spodobało, twarzy, na naszych oczach. Bardzo mi się nie spodobało, zaczął po prostu zanikać i w ogóle go nie było widać. Ten tutaj biały, perłowy, on jest taki biało-żółty, że tak powiem, zostawia bardzo ładną poświatę, natomiast bardzo szybko zanika na moich powiekach. Z bazą, bez bazy, po prostu 3 sekundy i go nie ma. Natomiast te dwa brązowe, ja Wam tutaj zrobię swatche, są bardzo dobrej pigmentacji. Ten tutaj jest lekko, z lekkimi drobinkami, ten jest matowy. I powiem Wam szczerze, że z tych obu cieni jestem bardzo zadowolona. Wprowadzanie do, na przykład jeżeli chcę sobie pogłębić oko, czyli łuk, świetnie się nadają, jestem zadowolona, natomiast ta druga paletka, ta druga część nie podoba mi się, nie jest trwała i no tak jakby jakość troszeczkę była słabsza niż te dwa cienie ciemniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o całość, to jestem zadowolona, ten produkt był za darmo dla mnie wysłany jako Blockbox w prezencie, tak więc nie chcę tutaj psioczyć na niego, że wyrzucę, czy po prostu w ogóle nie będę używała. Nie, te dwa cienie bardzo mi się spodobały, natomiast te dwa niestety, ale nie spodobały mi się. Kolejna rzecz to są, to jest też produkt z Polski i to jest Flossleg Eye Care, tak to wygląda. Jest to żel bionawilżający pod oczy i w okolice ust. Ja za tym produktem bardzo długo szukałam go chyba z Oleską i chyba nie mogłyśmy go znaleźć w Warszawie. Gdzieś tam, coś tam był jakiś problem, nie pamiętam. I odezwała się do mnie firma Flossleg. Jest to, to był... W sumie wiecie, że ja nie współpracuję z nikim, natomiast bardzo chciałam tego produktu spróbować, dlatego zgodziłam się, żeby wysłali mi ten produkt i muszę Wam powiedzieć, że ten produkt jest chyba 2 albo 3 razy droższy, on ma 30 ml, więc ja będę go używała, nie wiem, 30 lat. Natomiast on jest 2 albo 3 razy droższy od tych zwykłych flossleków żeli do pod oczy. Wiecie, takie w tubce, tam one chyba są za 5 czy 7 zł w Polsce. Ten kosztuje chyba ponad około 20 do 30 zł. Nie jestem pewna, ponieważ nie płaciłam za ten produkt. Natomiast ten produkt zachowuje się identycznie jak tamte żele. Tamte żele nie są mocno nawilżające. Ja bym powiedziała, że one są po prostu chłodzące, kojące, natomiast ten mówi, że oczywiście jest bionawilżający. Ja nie widzę żadnego absolutnie nawilżenia. Ja pod ten żel czasami muszę nałożyć krem, ponieważ nie czuję żadnego nawilżenia. Dlatego same wiecie, co ja sądzę na temat wszystkich żeli z firmy Flossleg, które bardzo lubię i kupuję i ściągam z Polski. I będę dalej to robić, natomiast tego nigdy nie kupię, ponieważ dla mnie on działa tak samo jak tamte, czyli działa po prostu chłodząco i kojąco pod okolice moich oczu. Nie używam tego w okolice ust, jakoś nie widzę szczególnej potrzeby. Natomiast jeżeli chodzi o oczy, to wydaje mi się, jestem pewna, że działa po prostu tak samo jak tamte żele i nie kupiłabym go jeszcze raz, po co płacić 3 razy więcej, tak więc wydaje mi się, że można go przeskoczyć, jeżeli chodzi o to. Kolejny produkt to jest produkt troszeczkę z wyższej półki. Dla mnie też to jest wyższa półka, ponieważ dla mnie ta półka jest niedostępna, ponieważ my nie mamy, w Stanach Zjednoczonych nie ma Heleny Rubinstein, dlatego dla mnie to też jest wyższa i niekoniecznie dostępna półka. To jest tusz do rzęs Lash Queen Feline Blacks, tak to wygląda. I to jest ta słynna panterka, przed którą ja się broniłam miesiącami, a w zasadzie ponad rok. Modliłam.
odmawiałam sobie jej cały czas, ponieważ ja nie chciałam zakochać się w produkcie, który będzie tam gdzieś daleko na mnie czekał w Europie. I nie chciałam po prostu zakochać się w czymś, co ja będę musiała ściągać, ponieważ, no wiadomo, każdy wolałby iść do sklepu i po prostu kupić sobie to, co, na co ma ochotę. Ja mam oczywiście kolor 01 czarny, to jest tusz mojego życia, dziewczyny. Ja myślałam, że Lancome Hypnose to był mój ulubiony, a w zasadzie był. Używam go od bardzo 6, 7, 8 lat. 7, już jestem tu, 8, 9 lat. Używam go na przemian z innymi tuszami. Moja mama go używa, moja siostra go używała. Nie wiem, czy teraz go używa. Natomiast Hypnose się chowa przy tym, dziewczyny. To jest po prostu, jak to ja mówię, pobił na cycki. Panterka pobiła na cycki Hypnose. To jest tusz niesamowicie wydłużający. Ja tego zawsze szukam w tuszach. Szczotka jest zwykła, standardowa szczotka, taka nie plastikowa, nie silikonowa. I teraz tak, wydłużenie, jakie daje mi ten tusz, po prostu przeskoczył wszystkie moje oczekiwania względem tuszy do rzęs. Jestem zachwycona, ja pisałam już o tym na blogu. Oczywiście na blogu niedługo dodam Wam notkę, jak on wygląda rzeczywiście na naszych rzęsach. Musiałam spiąć sobie włosy, by mi tutaj latały, nie zwracajcie uwagi na moją przebiegną spinkę. Więc tak, wracając do tuszu do rzęs. Jest naprawdę dobry, w sumie najlepszy, jaki do tej pory miałam. Nie kruszy się. Czasami miałam z nim problem, kiedy nałożyłam po prostu za dużo, na przykład dwie warstwy, gdzie ja nigdy dwóch warstw nie nakładam, natomiast raz jakoś, nie wiem, coś mnie tknęło i nałożyłam dwie warstwy i troszeczkę zaczął mi się odbijać, ale to jest normalne, jeżeli nałożymy dwie warstwy i zaczniemy klikać oczami, to po prostu jest dla mnie zrozumiałe. Jestem w stanie wybaczyć mu to, natomiast on nie ma dla mnie absolutnie żadnych innych minusów, dziewczyny. Ja już go mam otwartego ponad ładne kilka miesięcy, teraz zaczął działać jeszcze lepiej. No, to wydłużenie jest niby naturalne, natomiast jest takie wow, jak ja po prostu nałożę go na rzęsy, to widać, jakbym miała sztuczne rzęsy. To nie jest żadna bójda typu, ha, żaden tusz ci nie zrobi sztucznych rzęs. Ten, dziewczyny, u mnie świetnie się sprawdził. Mam ochotę jeszcze na pytona, jakkolwiek to brzmi, ale jeszcze chcę pobawić się z tym i oczywiście zużyć tego. Fenomenalny produkt, dziewczyny. Polecam serdecznie odłożyć kasę i zakupić sobie ten tusz, niż pakować w tańsze, które dają nam... nie mówię, że tańsze są złe, bo sama używam, ale chodzi mi o to, że czasami więcej pieniędzy wydałam na szukanie tych tańszych tuszy, które będą mi odpowiadały, a mogłabym sobie po prostu kupić coś lepszego, typu właśnie Helenkę. Przejdźmy do twarzy. Pierwsza rzecz, o której chciałam wspomnieć, ja już pisałam o tym na blogu, natomiast kilka dziewczyn zapytało się, czy mogłabym zrobić pełniejszą recenzję na temat, to jest baza pod podkład z firmy 100% Pure, czyli 100% naturalne kosmetyki wegańskie, tutaj jeszcze jest napisane. To jest baza, słuchajcie, z niesamowitym składem, ona nie ma silikonu, jest przezroczysta, zaraz Wam pokażę, ona jest tak na wpół przezroczysta, biało, i tutaj jestem podrapana przez mojego kota. Tak więc ona ma konsystencję taką, powiedziałabym, żelową, troszeczkę gęstszą niż żel, powiedziałabym, żel, coś między żelem a kremem po prostu. I jest niesamowicie gładka cera po niej, niesamowicie dobrze trzyma się na niej każdy podkład. Próbowałam z wieloma podkładami, bo teraz sobie testowałam dużo podkładów i wyobraźcie sobie, że działa z każdym podkładem, pod każdy krem, nie roluje się, nie waży się, a przede wszystkim trzyma mój makijaż cały dzień, dziewczyny. To jest jedyna baza, która utrzymała mój makijaż najdłużej. Znaczy, to jest baza, która utrzymała mój makijaż na twarzy najdłużej. Są też bazy, które oczywiście, o których wcześniej mówiłam, które trzymały mój makijaż troszeczkę dłużej, o pół dnia dłużej, czy też do końca dnia. Natomiast ta trzyma do końca dnia i mój makijaż wygląda bardzo dobrze, tak więc ja jestem z tego produktu niesamowicie zadowolona. To jest, tutaj jest napisane, że to jest baza rozświetlająca z antyoksydantami. Oczywiście pierwszy w składzie jest aloes. Później jest olej jojoba, później jest ryż, witamina C, zielona herbata. Tak więc jak ja go nakładałam na twarz, ja nie widziałam efektu rozświetlającego. Dla mnie to jest efekt półmatowy, że tak powiem.
półmatowy i wykończenie jest również półmatowe, właśnie o tym mówię, efekt wykończenia. Tak więc dla mnie bomba. 30 ml kosztuje około $25. Ja również dostałam ten produkt od Urbana, od Marty. Nie wiem, dlaczego mi go oddała, ponieważ ja jestem zachwycona nim, a Marta też jest tłuściok z twarzy, nie z ciała. Tak więc nie wiem, czemu mi go oddała, natomiast ja jestem zadowolona, na pewno sobie kupię jeszcze raz tą bazę. Jest niesamowicie wydajna i efekt, jak wracam do domu i efekt, jaki widzę na twarzy, gdzie w innych przypadkach ja już bym po prostu miała makijaż na piersiach, to utrzymało bardzo długo, dlatego jestem niesamowicie zadowolona z tej bazy. I teraz tak, przejdźmy do ostatniego punktu mojego programu, czyli podkłady. Ja dzisiaj opowiem Wam szybko o 4 podkładach, które testowałam. I pierwszy z nich to jest nowość z firmy Revlon i on się nazywa Color Stay Whipped. Czyli po prostu niby podkład, który ma być taki jak bita śmietana. Natomiast on zupełnie ma konsystencję jak kolor z tej tamten zwykły. I teraz tak, ja mam w kolorze 150 Buff. Podejrzewam, że to jest najjaśniejszy, ponieważ ten produkt też dostałam od Marty. W paczce dużej, którą Marta mi wysłała całkiem niedawno. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten podkład, on ma słoik, jak wiecie, bardzo ładny, typu Chanel. 20, niestety tylko 24 ml tutaj są, 23,7. Kosztuje około $10 do $15, co moim zdaniem jak na produkt z firmy Revlon i jak na tak małą pojemność jest troszeczkę niefajnie. I nie kupię go nigdy w życiu w moim, ani w innym też nie kupię go, ponieważ ten podkład jest niesamowicie ciężki jak na jego konsystencję, jest słabo kryjący moim zdaniem, bardzo szybko zaczął się ścierać z mojej twarzy, schodzić z mojej twarzy, nie podoba mi się jego wykończenie. Nie wiem, jak by wyglądał przy cerze mieszanej czy przy cerze suchej, natomiast u mnie przy cerze tłustej niesamowity niewypał, po prostu jest kiepski. Nakładając go, załóżmy, pędzlem, bardzo małą ilość, zaraz zaczął się mi rolować pod tym pędzlem. Palcami jak nakładałam, zaczął mi schodzić. Gąbeczką jak wbijałam, zaczął mi po prostu wchodzić. Nie, strasznie nie podobało mi się to. Po jakichś 20 minutach, po 30 minutach tutaj okolice wszystkie zaczęły mi po prostu... zaczęłam widzieć moją własną skórę, tak więc strasznie mi się to nie spodobało. I to wcale nie były, dziewczyny, ciepłe dni, tak więc to w ogóle mnie zbiło z tropu. I stwierdziłam, że nawet go nie będę próbować. Natomiast spróbowałam go jeszcze raz, mówię, dałam jeszcze mu jedną szansę, żeby dać Wam rzetelną recenzję. I znowu to samo, dziewczyny, po prostu ścierał się, słabe krycie, no, po prostu totalnie wypał moim zdaniem. A szkoda, bo koncepcja była całkiem fajna, ale to hasło whipped, to ja nie wiem, co ono ma do znaczenia tutaj w tym podkładzie, ponieważ wcale on nie jest takiej piankowej konsystencji. Kolejny podkład to jest podkład z firmy Pharmaceris. Ja nie wiem, dzisiaj po prostu sponsorowany filmik, bo ten podkład dostałam od Mieści 25. Ivory 01, delikatny fluid, intensywnie kryjący. Bomba! Ale szybko schodzi z mojej twarzy. Krycie niesamowite, konsystencja niesamowita. Bardzo mi się spodobał, natomiast dziewczyny, on u mnie na twarzy... podejrzewam, że trzyma się, nie chcę mówić dokładnie ile godzin, bo po prostu nie pamiętam, ale schodzi mi szybko z mojej twarzy, dlatego ja go mieszam z moim ulubieńcem, o którym zaraz Wam opowiem, ulubieńcem ostatnich miesięcy troszeczkę, a w zasadzie może ostatnich tygodni. I jako sam nie, natomiast jeżeli jest zmieszany z podkładem z firmy Givenchy Photo Perfection, to wyglądają razem świetnie. Natomiast jeżeli chodzi o sam podkład ten, to szkoda, bo bardzo mi się podoba jego wykończenie, jak wygląda na mojej twarzy, jak kryje. Jest... nie jest aż tak lekki, ale też nie jest tak ciężki jak, załóżmy, Estée Lauder Double Wear. Ten mi się bardzo spodobał, natomiast trwałość w nim pada. Tutaj jest 30 ml. Nie mam pojęcia, ile on kosztuje, bo tak jak mówię, dostałam go od Mieści 25, tak więc nie mam pojęcia. Pewnie około 20-30 zł. Natomiast byłam zadowolona, mieszając go właśnie z tym podkładem For Perfection. Ja mam kolor najjaśniejszy Perfect Linen i to jest podkład z pompką, to jest podkład, który ma za zadanie zakryć nasze niedoskonałości, natomiast on jest bardzo, bardzo lekki, co w nim mi się niesamowicie spodobało. Mieszając te dwa podkłady, dziewczyny, dzisiaj mam to na twarzy, jestem naprawdę zachwycona. Oczywiście tutaj troszeczkę się świeca, ale to jest lampa. Mieszając te dwa podkłady, uzyskiwałam efekt naprawdę, który bardzo, bardzo mi się spodobał. Ja jestem wybredna, jeżeli chodzi o podkłady, wiadomo, mam cerę tłustą i pory i gdzieś tam pryszcze mi się pokazują, tak więc jestem wybredna,
i właśnie jeżeli chodzi o tą trwałość też. Natomiast łącząc te dwa podkłady, trwałość jest o wiele, wiele dłuższa i jeszcze nakładając tą bazę, jestem na cały dzień w porządku. Naprawdę połączenie tych dwóch podkładów u mnie się spisało. Natomiast ten sam podkład sam w sobie też mi dziewczyny nie odpowiada, ponieważ jest troszeczkę za jasny, tak więc mieszając te dwa podkłady, fenomenalne połączenie, bardzo mi się podoba. Nie jest matowe mocno, nie jest też rozświetlające mocno. Jest takie dewy troszeczkę, co bardzo mi się spodobało i na razie jestem przy tych. Teraz tych używam około 2 tygodni codziennie, tak więc jestem zadowolona. I ostatni podkład, to jest również nowość na rynku, to jest podkład z firmy Neutrogena. Shine Control Makeup z SPF 20. On kosztuje około 10-12 dolarów. Classic Ivory 10 to jest mój odcień. Chyba jeden z najjedniejszych, albo dwójeczka, drugi odcień, nie pamiętam. Podkład typowo matujący do cery tłustej z proteinami i z ryżem. Jakiś kompleks specjalny jest. Natomiast on też ma w swojej... czekajcie. Otworzę sobie tutaj. Oczywiście ma w sobie tutaj silikony, natomiast, aha, jest tutaj napisane, że jest długotrwały, że ma na naszej twarzy bardzo długo się utrzymywać. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten podkład, konsystencja bardzo fajna, bardzo lekka, rzeczywiście jest matujący. Matujący. Dobrze, że nie innego słowa użyłam. Jest matujący, natomiast bardzo, bardzo wysusza moją skórę tłustą. Tak więc w połowie dnia ja miałam po prostu takie wiórki, sypały się z mojej twarzy podkładu, po prostu był mega wysuszający. Zbierał mi się tutaj na środku, tutaj i czoło, bo ja lubię marszyć czoło. Tak więc zbierał mi się tam, tutaj okolice brody, nosa. Wysuszony, tragedia na maksa. Jeżeli ktoś by chciał go wypróbować, to chętnie go poślę, ponieważ ja użyłam go dosłownie 3-4 razy, tak więc tutaj jest cała butelka, a wiem, że go w Polsce jeszcze nie ma. Tak więc jeżeli ktoś ma ochotę, wyślijcie mi maila, nie wiadomości na skrzynce YouTube'owej, bo ona jest pełna, to na maila ja mogę go komuś posłać, ponieważ mi on niestety nie odpowiada. Wysuszające na maksa, tylko podejrzewam, że jeżeli ktoś z cerą mieszaną i suchą się odezwie, to będzie miał jeszcze gorszy problem. Tak więc tuściochy, dziewczyny z tłustą cerą, niech się do mnie odezwą i sobie wypróbują. Moja mama cerę mieszaną spróbowała go i po 3 minutach zmyła go z twarzy. Dla niej był za ciężki. Dla mnie aż taki ciężki nie był, natomiast to, że wysuszył moją twarz niesamowicie i skruszył się, wykruszył się na mojej twarzy. Bardzo, bardzo mi się nie spodobało. Więc to by było tyle, dziewczyny. Moja recenzja zbiórcza, mam nadzieję, że nie będzie zbyt długa jeszcze raz, bo nie chcę ciąć filmiku zbyt bardzo. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Filmiki teraz będę dodawała raz w tygodniu, dziewczyny. W każdą niedzielę będę nagrywać, czyli w poniedziałki będą filmiki dodane. Niestety nie jestem w stanie inaczej tego zrobić, tak więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Trzymajcie się serdecznie, buziaki, pa pa!